Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na trzecim podcaście, albo totalno porażkowym podcaście I ze mną jak zwykle jest Siemano, siemano z Okolików TV, witam bardzo serdecznie No i co, spotykamy się na trzecim podcaście, wow, kurde, co to się dzieje Zawsze te podcasty to raz, raz były, no ostatnio to był z jakiś chyba miesiąc temu, to nie? A może dwa? Dokładnie no, tak no, i dzisiaj, za, z, z, że tak powiem, yy, jesteśmy w tym otóż gronie, dlatego, że stwierdziliśmy, że sobie zrobimy osobny, jakby, podcast na coś ciekawego, coś wokół czego totalna porażka cały czas krąży, czyli tak zwane fanowskie sezony, bądź też i fanмейdy. Tak więc, no, nie musimy chyba standardowo przypominać o tym, że ponieważ jest to dosyć długi film, to możecie sobie w tle oczywiście puścić jakąś gierkę albo nas sobie na włączonym ekranie słuchać po prostu w tle i sobie coś tam robić, ponieważ będzie to dosyć długi filmik ze względu na to, że będziemy musieli troszeczkę sobie porozmawiać. Tak więc tyle no. możemy rozpoczynać jakby temat. Tak więc drogi Zakolnikowie TV. Od czego by tutaj zacząć? Myślę, że możemy hmm. standardowo przelecieć z popularny już temat Total Drama Reunion, żeby uderzyć, tak. żeby uderzyć już bardziej o takie fan w porównaniu do Total Drama Reunion. Ponieważ mm. to trochę tutaj tych fanowskich sezonów jest. Pewnie nie wszystkie wymienimy, ponieważ ja póki co znalazłem raz, dwa, trzy, no cztery powiedzmy. Tak więc zaczynajmy no. Tak więc co byś powiedział o Total Drama Reunion? Tak skrótowo, hmm. żeby też nie spędzać na tym 10 albo 15 minut. No, Reunium miał być takim zakończeniem pewnej sagi, totalnej porażki stworzonej przez fanów, przez Blue Productions, tak dokładnie. Akcja miała się dziać 15 lat po zakończeniu ogólnie tej pierwszej sagi, można powiedzieć, obozowiczów, nie? Czyli mm -hmm. się spotykają 15 lat po. Jest rozprawa sądowa, w końcu Chris jest, można powiedzieć, że uwolniony i uprowadza praktycznie każdego uczestnika do sterowca i wszyscy powracają na Wyspę Kości. Tak, ta, miał być 12 uczestników, ale w rezultacie no, nawet nie, nie doszło do rozdzielenia, w sensie podziału na drużyny i tylko tyle wiemy, że wszyscy sobie uczestnicy poukładali życie, między innymi tam kornie w jakiejś tam kancelarii prawnej między innymi pracowała. Wiemy, że tam Bridget i Jeff coś tam swojego zrobili, że ten, na przykład ta Alejandro, tam miał coś, został chyba reżyserem i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Znaczy, ja, ja doskonale pamiętam, bo tak w sumie chciałem Cię trochę przepytać, tak zwaną, troszeczkę tak, mm -hmm. taki sprawdzian ustny. Tak, tak. No, <laughs> ale nie, tak. Żądałem. Ale tak serio. E, no. Szczerze, pomysł jest bardzo ciekawy. Wiesz, dlaczego? Mm -hmm. Pomysł jest bardzo ciekawy z jednego względu, z tego względu, że zauważasz jedną rzecz, oglądając te sezony, czy to od pierwszego do Plejady Gwiazd, po bohaterach, po naszych znanych obozowiczach z pierwszej obsady, w ogóle nie było widać, że oni w jakimś stopniu się starzeją. Zauważyłeś to? Tak, oni w ogóle ciągle te same ciuchy mają, tak samo wyglądają, tak samo się wysławiają. Zero rozmian. No dokładnie i... Total Drama Reunion, gdyby oczywiście po dziś dzień e, istniało po, poza tym jednym z zreaplaudowanym odcinkiem, wydaje mhm. mi się, że skosiłoby tak ładnie rynek, że to, mhm. byłaby, to byłoby tak zwane przegięcie pały, jak ja to lubię zawsze mówić. No myślę, że TV no, miałoby problem z przybiciem tego. Szczególnie, że Total Drama Rama nie jest aż tak bardzo oglądana w przeciwieństwie do tych sezonów, które wszyscy znamy i kochamy. Dokładnie tak. Mnie w ogóle na przykład, jeżeli chodzi o Total Drama Reunion, bardzo zastanowił fakt tego, bo to chyba był Izykiel tam też się pojawił, co nie? Bo tam widziałem, że miał tak, taką tak. maskę e, tego robota. Tak, on zniszczył porażką miernika i założył jego część tak, jakby głowy na swoją głowę. I... Jestem w ogóle Ciekawe. ciekaw, jakby on wyglądał bez zdjęcia. Znaczy, be, znaczy, jakby zdjął, jakby to można powiedzieć, tą maskę e, robota. Aj, bo jeśli nawet myśleć, bo już wyglądał okropnie, no w normalnych sezonach, to tutaj nie wiem, co by było. Ale myślisz, że wyglądałby podobnie, tak jak wyglądał w swojej golumowej wersji, czy raczej nie, wiem, doszłoby mu jakieś coś dodatkowego, co przeraziłoby sam, samo w sobie? Nie wiem, no skoro on miał styczność to, to, z toksycznymi odpadami w Plejadzie gwiazd i czwartym sezonie, to myślę, że nie wiem, mógłbym, nie wiem, trzeci oko mu na przykład wyrosnąć, że tak, to jak to się stało z jednym, tym z tych całych pomagierów Krisa, gdzie tam wpadł do fosy z toksycznymi odpadami, mu skrzydła wyrosły odfrunął w jednym, jednym z odcinków, bo coś takiego też było. To może i ze Zekien coś takiego by było. Myślisz? No. O. No to cóż, zobaczymy co to oczywiście się będzie działo dalej. Cały czas oczywiście tak jak my, wy wszyscy wyczekujemy na wieści odnośnie nowego sezonu, no niestety musimy jeszcze póki co czekać, bo nic na razie w tej kwestii nie wiemy. Ale no miejmy nadzieję, że szybko się dowiemy jakiś więcej szczegółów, bo póki co pozostaje nam tylko omawianie właśnie takich spekulacji co do fanmadeów, jak one wyglądają, jak one w ogóle się przyjmują, i tak dalej. No i e, słuchanie różnych fake newsów. Ale tak, tak szczerze właśnie, póki jeszcze jesteśmy przy Reunion, jak myślisz? Tak na Twoje oko tak z twojej perspektywy, jako widza, czy total drama Reunion przyjęło się? Mimo to, że tam odcinek został początkowo zrzucony, a potem zreuploadowany, jak myślisz? Przyjęło się to, czy to było na zasadzie, no ludzie po prostu czekają na nowy sezon, więc oglądają już wszystko, co popadnie i czekają na cokolwiek. Myślę, że się przyjęło, bo każdy czekał na dokończenie wątków pierwszej obsady. No, myślę, że może nie każdy chciał w tym, w tym, w ten sposób, że to się skończyło, że już pokazał ich jako osoby dorosłe, które życie sobie ułożyły, ale. Każdy na pewno czekał, żeby pokazano coś, żeby zak zakończono pewne wątki, wyjaśniły się niektóre sprawy i myślę, że reunią by czegoś coś takiego mogłoby dostarczyć, ale niestety zostało urwane w czasie produkcji. Mhm. Mm I jeszcze przypominam, oni praktycznie robili to wszystko za darmo. O. Oh. <noise> Więc... Mimo, że tam, nie wiem, czy tam nie wiem jak to było z tym Blue czy coś za to dostał, czy nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale tak czyś jak troszeczkę Fresh TV się tutaj nie spisało pod tym względem, dlatego że mimo że zrzucili Reunion, to jednak Reunion zdobyło znowu dużo wyświetleń, tak więc no troszeczkę ich plan spalił na panewce, brzydko mówiąc. Hmm. Mówię, no mogliby coś z tego zrobić, że nie wiem. Coś na wzór, że takiego powiedzmy, że o, coś, jest, coś się działo potem, ale... I mogli, nie wiem, na przykład, był Productions, mógłby z fresh, fresh TV mieć jakąś współpracę, żeby to mogli wyemitować w telewizji, czy tam w tych usługach z tymi, typu te całe HBO, z którym tak ostatnio Cartoon Network romansuje. Tak, 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 tak. No, więc mogliby coś z tym zrobić, bo praktycznie każdy ich serial tam ląduje teraz. Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj w sumie myślę, że temat Reunion mamy już tak wyczerpany, bo chciałem tutaj, jako małą podstawę do tych fanmadeów rozpocząć dalsze jakby. Rozważanie nad dalszymi fanmaidami, ponieważ tutaj, w tym momencie, możemy sobie Total Drama Reunion postawić jako, jako taki, hmm, nawet nie wiem jak to nazwać jako taką podstawę do robienia innych takich fanmadeowych sezonów. No bo jednak no, został on zrobiony no z głową, no nie oszukujmy się, no nie. Nie to, że pozostałe zostały zrobione bez głowy, ale do tego jakby przejdziemy. Dobra, tak więc Total Drama Reunion to jest trochę taka, można by powiedzieć, podstawa. Zacznijmy od tego, że to jest taki główny fan-madeowy sezon, który mimo, że te, te sezony, o których teraz będziemy gadać, pojawiły się trochę wcześniej, to jednak od nich zaczniemy jako takie coś, co miałoby konkurować z Reunion. A więc przejdźmy może do pierwszego, czyli Total Drama Twin Peaks. Mmm, Twin Peaks. Ty się ponoć zapoznawałeś z tym tematem i co tam ciekawego żeś wygrzebał z Twin Peaks? Szczerze, z Twin Peaks ma praktycznie tą samą muzykę, intro, co w oryginale, tylko że tam się akcja dzieje na zamrożonej łała dosłownie, na zimowej łała nakła. Tam powracają tam postacie z pierwszej obsady, troszeczkę trzeciej. Między innymi jest Amy, Sejmy, jest, jest Jose, brat Alejandro, sam Alejandro jest. Nawet Iwa, Justin. No i tam generalnie fabuła się opiera o to, że tam no, Chris McLean jest w więzieniu i zmieniają sobie Tofera jako takiego pomagiera, który tam będzie mu przewodniczył w tym wszystkim. Nie Obejrzałem sobie ten powiedzmy pierwszy odcinek, i moim zdaniem ten farmek jest taki sobie z jednego prostego powodu. Ponieważ animacja jest na zasadzie pokazywania slajdów i sobie leci tekst, tak jak jakiś grak RPG, Tak, rzemach. właśnie, to powiem Ci szczerze, właśnie to teraz sobie oglądam, bo natrafiłem na dwugodzinny film odnośnie Twin Peaks. Jest mm -hmm. to Total Drama Twin Peaks Complete Fanmade z kanału Lindsay. 23 tysiące subskrypcji. No, to akurat u nie dzisiaj widziałem. I właśnie oglądam sobie i. No, jest to zrobione na zasadzie, kurde, po łebkach, no bo. Powiem tak szczerze, brzydko hmm. mówiąc, każdy no. jest w stanie. Oj, sorry, przepraszam. Każdy jest w stanie zrobić taki sezon na zasadzie: stawimy sobie zdjęcie tutaj postaci, stawimy sobie tekst, muzykę w tle i niech, se, niech się dzieje wola Boża, brzydko mówiąc. Dokładnie. E, sam ogólnie pomysł, żeby nie było, sam pomysł odnośnie połączenia tych wszystkich obsad jest bardzo fajny. Dlaczego? No. Jest dlatego fajne, dlatego że pierwsza obsada mogłaby się w jakimś stopniu zapoznać z trzecią obsadą. Niekoniecznie by się polubili, no bo patrząc mm -hmm. na to, jak ile tam jest postaci wartych uwagi, w mojej opinie, mm -hmm. to myślę, że nawet druga obsada miałaby problemy, żeby polubić trzecią obsadę. Tak, jeszcze tam w jednym momencie nawet dość się pojawiła, więc. Właśnie oglądam, ale jedna rzecz mnie zastanawia, bo tu widziałem mhm. początek, że był Josh i Dakota i oni są no. jakimiś takimi prowadzącymi, czy jak to jest? Czy oni prowadzą podsumowania, czy o co tu w tym chodzi? No właśnie sam nie wiem, bo tam widziałem, zależy, bo tam też, kurde, niektóre mają podobne tytuły, te fan -made, bo ja oglądałem te Twin Peaks i tam akurat je zauważyłem tego momentu. Właśnie to jest początek filmu, Tutaj mamy Sama, ja doszedłem do dziewiątej minuty, jest Sam, Cameron, Mike i Zoe. Mm. w lesie są. Tu widzę Birdo, B oraz y, Stacy. Jest oczywiście mm. Justin, Katie i Sadie. I tutaj mm. są czasami przebitki na Krise, który jest w więzieniu. Tak, to jest naklejone to zdjęcie na komputer. Tak, 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 właśnie widzę to. Czyli znaczy... oni się pojawiają w późniejszych odcinkach. Znaczy powiem tak, jest to fajne, dlatego że... Ja to mówię z innego też względu, dlaczego mi się to podoba, ponieważ tutaj wspomniałeś o o tym bracie Alejandro Jose, tak? Tak i Amy jest z nim sipowana ogólnie tutaj. To jest coś, co mi się dosyć podoba z jednego względu. Jose jest postacią, mimo że to jest postać drugoplanowa, wydaje mi się, że jest to postać w której, e, której Fajnie byłoby zobaczyć jakiś rozwinięty wątek, mimo, mimo co, nie? Mimo, że to jest postać. E, jakby. Mimo, że to jest postać, która, wiesz, e, pojawiła się epizodycznie. To fajnie tak. byłoby zobaczyć jej wątek. O, to chciałem powiedzieć. Musiałem aż kurde złapać, że tak powiem, myśl. No to mogłoby być coś dobrego, ale mówię, no. Jestem ciekawy, czy to miałoby w ogóle sens. Ale tak patrzę, kurde, i dziwi mnie jedna rzecz, że Ewa, kurde, tu jakoś trzyma, nie odpadła w ogóle ani nic. W tych dalszych tych momentach, z no, zdziwiony właśnie. Chciałbym kurde, znaczy, fa fajnie, fajnie, no, ale tutaj troszeczkę jednak zdziwko, bo pamiętam, że Ewa sobie nie dawała rady w normalnej, totalnej porażce, a tu widzę, że ktoś y, troszeczkę robi tak, jak to my robimy, znaczy nie to, że my jesteśmy jedyni oczywiście, ale... Chodzi tu o to, że ktoś tutaj jednak daje szansę tym postaciom, co mi się oczywiście bardzo podoba, no bo jednak, chcąc nie chcąc, ale Fajnie. dużo postaci powinno dostać jakby swoją szansę i to nie dlatego, że o, bo ja mam takie widzi mi się tylko, no kurde, ile razy będziemy widzieć Duncana, czy tam header czy kogoś, którzy gdzieś są tam na podium, jakby okej, okay, udało im się zrobić to parę razy. I zanim ktokolwiek powie, że ale dobra, ale wydajecie przykład takich totalnych ślamazar, które nie powinny się dostać, to teraz patrz na przykład plan totalnej porażki, gdzie Bev była w finale, mimo że to jest totalna ślamazara, nie ukrywajmy tego. Tak, 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 więc ten argument można bardzo szybko zbić, albo to, że sam Cody w ogóle doszedł do e, półfinału w totalnej porażce w trasie. No właśnie, ja to totalem też do fragmentu, gdzie jest Ezekiel i Dakota w sądzie. No tak więc. Sorry, że to powiem, ale w tym momencie to jest trochę takie gadanie głupot w mojej opinii. Że o, bo wydajecie słabe postacie jako ten. Jako jak to się mówi, jako przykład, nie? Mhm. Że no ale te postacie nie zasługują na to, żeby być tu, gdzie jest, gdzie, gdzie są. No okej, okay, no dla was może to nie jest, ale jeżeli ktoś chce, nie wiem, przykładów ślamazarnych mm -hmm. postaci, które doszły daleko, no to macie kod jego i macie e, Beef. Dokładnie tak, ale Beef to w sumie się nawet drugi w tym nie wyrobiła. Tak, ale Moim chodzi to. o sam fakt, że ona jest postrzegana jako bardzo ślamazarna Ta. postać i wiesz, w tym momencie to to mówienie, że o mm -hmm. same ślamazarne postacie dostają się w waszych tam e, fanowskich eliminacjach do finału, a tu raptem okazuje się, że w planie B doszła i w totalnej porażce w trasie Cody doszedł do półfinału. Co prawda nie do finału, ale do półfinału doszedł, a to jest i tak daleko, zważywszy na to, że no nie jest on jakoś wybitnie y, utalentowany. Tak, a trzeba, trzeba mu oddać jednak, że jest kurwa twardzielem, no bo zobacz, z psychofanką się musiał przez cały sezon i... Jeszcze do samego półfinału dotarł. Tak. Tutaj tak. widzę jeszcze, że właśnie pojawiła się ta cała Moli. Tak, właśnie tak. I dla osób niewiedzących kim jest Moli, to bardzo szybkie streszczenie. Moli to jest postać, która. Jakby to można powiedzieć. Moli to jest postać, która była pierwotną Zoi. Pierwotną Zoi. Ale też były pewne plotki, że to miała być pierwotna Dawn. Tak, było też mówione, że to pierwotna Dawn, ale jednak ja bardziej to Zoe, bo no, Zoe miała być zupełnie jakąś inną postacią właśnie w Total Drama Reloaded. To tak. miał być zupełnie jakoś inny. I Moli, jak sobie wpiszecie Total Drama Molly, to wyskoczy Wam taka w bardzo czarnych, kró krótkich włosach e, dziewczyna. No, ona też miała mieć taki podobno bardzo miły charakter i tak dalej. Tak więc, jeżeli chodzi o to, to e, co ja bym mógł powiedzieć jeszcze o Total Drama Twin Peaks? Patrząc na to, no, pomysł jak najbardziej jest fajny jako taki fanmate. Połączenie trzech obsad. Ale niestety to, muszę to też. powiedzieć z wielkim smutkiem, ale wykonanie jest bardzo ciulowe. I tak. raz jest tak, że oni mają eliminację w obozie, raz tu widzę, że jest eliminacja w ogóle na planie filmowym, raz jest w ogóle, A, że oni... <grym> raz w ogóle, że oni siedzą w, w pokoju zwierzeń, raz siedzą w garderobie, raz siedzą w ogóle w kiblu samolotowym, tak więc nie kumam kompletnie tego, co tu się dzieje i uważam, że to jest zbyt wielki Saigon. się dzieje. I jeszcze jest rozmazany obraz w niektórych momentach. Tak, to też widzę właśnie. To jest dla mnie takie niepójstwo <grym> totalne. No, jest to troszeczkę zrobione na zasadzie y, zrobię szybko, byle by było, no, nie? Żeby sobie zgarnąć by wyświetlenia na, na tym, co ten. Ale ciekawie. Co, 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 co? I można powiedzieć, kompletny bezsens w pewnym sensie, jeśli chodzi o całe wykonanie. Tak, i tutaj widzę, że w jakiś magiczny sposób Ezekiel wrócił do swojej y, poprzedniej hmm. formy. Tylko pytanie teraz, jak to się stało, że on wrócił? Bo ja tutaj tak skipuję trochę i ja nie widzę jakby ee, całej, całej tej transformacji, jak to się stało, bo tutaj nie ma nic z tym. To tak nagle, to jest na takiej zasadzie, tak nagle z dupy pojawia się w ogóle Ezekiel, który już nie jest mutantem, tylko jest czunatem, Aj, tylko z krótszymi tego. włosami widzę. <grychy> Dobre pytanie, co tam się stało? Podaję no, coś tam, podskleję radomowe pomysły, moim zdaniem, i chciał pokazać. Mhm. Pewnie coś nowego. No i, i masz to co masz. I widzę, że Ella ma jakiś dziwny ubiór. Ma tą tak. koszulkę. Starzystki. Starzyskki, tak. tak. No i co tutaj mogę jeszcze zobaczyć, to to, że pojawili się, pojawiły się właśnie Amy i Sejmi, tylko z tą rodzicą, że one mają od czasu do czasu jakieś takie dziwne ubiory, coś Ala piżama. Dokładnie tak, tam Don, Tam coś tam kombinowane ze zwierzętami, czyli dobra, tutaj jest normalnie. Moim zdaniem. Mhm. Wyczarowała tam jakoś, e, palący się patek sobie wyczarowała w ogóle. W pewnym momencie, zobacz. Tak, widzę. I właśnie eliminacja jest taka, że Sean odpada jeżdżąc na sankach. <laughs> ja pierdolę. Co to jest? Co to w ogóle? Sean przywiązany do sanek, które mają jakieś takie turbo jakieś turbo, które pozwala szybciej się, nie wiem, zostać wyeliminowanym, to jakaś dziwna sprawa. To jest e... nie pomysł. Dobra, tak więc, podsumowując, jeżeli chodzi o Twin Peaks, jakie jest Twoje zdanie? Chcę szczerze, pomysł fajny, ale wykonanie do dupy. No, to mamy chyba wspólne zdanie i raczej nic więcej dodać nie musimy. Aczkolwiek czekamy na informacje tutaj od Was, widzowie. Co Wy sądzicie na temat Total Drama Twin Peaks? Bo może to my się czepiamy, byle się przyczepić. A może mm. jest tak, że Wy macie jakieś tutaj odmienne zdanie, co. Znaczy, powiem tak. Mnie za bardzo nie przekonacie. O, znaczy nie przekonacie. Być może mnie przekonacie, to dobra, nie chcę tutaj wyjść na osobę, mm. która jest zatwardziała w tym, co mówi. Mm -hmm. Mnie. Możecie przekonać, aczkolwiek ja uważam osobiście, że jest to zrobione po łebkach. I to jest moje zdanie, jeżeli chodzi o Total Drama Twin Peaks. Jest no. pomysł fajny, ale mm -hmm. wykonanie jest bardzo, bardzo miałkie. Tak, jeszcze muzyki nie pasujące do sytuacji momentami, aby z jakichś gier nawet wziętym coś było. No tak, więc tutaj myślę, że Twin Peaks możemy sobie zamknąć. Dobra. Taki średniaczek. Dobra, to następny sezon. Jaki tam sobie patrzyłeś? Total Drama Adventure w sumie z bardzo fajną animacją. O, do tego możemy przejść, bo oboje oglądaliśmy, przynajmniej ja oglądałem dzisiaj pierwszy odcinek w e, ja wersji też. angielskiej. Nie oglądałem pozostałych, to od razu mówię, tak więc nie wiem, co tam, jaka jest dalsza zawartość. Ja tutaj będę obrazowo patrzył na jeden odcinek, gdyż nie robimy żadnej recenzji Total Drama Adventure ani żadnego z sezonów, tylko po prostu. Patrzymy sobie, jak to mniej więcej wygląda od kuchni. No, nie tak nie więc, no. teraz ja może zacznę. E, jeżeli chodzi o Total Drama Adventure. No, pierwsze, co się nam rzuca w oczy, to jest zmiana prowadzącego, który ma bardzo łudząco podobne do siebie... Znaczy, bardzo po podobne... Bo podobny strój. To Chris McLean. Ma e, taką właśnie koszulę z białymi rękawkami. Spodnie też podobnego koloru, buty co prawda niepodobne, bo on ma bardziej trampki, a Chris z tego co wiem ma trochę takie bardziej coś ala Adidasy. Mhm, dokładnie tak. I on nie ma naszyjnika, tylko po prostu nie ma naszyjnika i ma taką trochę czuprynę, i widać, że bardziej to jest coś ala skrzyżowanie Chrisa z e, tym. z trochę? Może? Nie powiedziałbym, że z ma a z Donem, hmm. tylko że w takiej Mogę? bardziej wersji młodszej. No, tak dał mu z 20 lat max, coś takiego. I cała ta akcja dzieje się w zasadzie, nie wiem w jakim obozie. E, tutaj sobie poskipuję, może będzie nazwa tego obozu, bo widzę. Co, 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 co? Widziałem, widziałem przez chwilę? Poczekaj, poczekaj. Jestem na 57 hmm. sekundzie. Tipi Skow, to chyba jest nazwa tak. obozu. Camp Tipi Skow, tak, e, w północnej Kanadzie. W północnej Kanadzie, dokładnie. Co mogę powiedzieć na temat Total Drama Adventure, szczerze Moje zdanie, ja to sobie oglądałem dzisiaj te 16 minut Tam, prawie 17 O mój Boże Sezon bo Co prawda fan-made'owy, taki fanowski Ale to jest sezon, który ja bym z chęcią obejrzał w telewizji, bo on jest tak epicko zrobiony Mi się naprawdę Przyjemnie bardzo oglądało to w wersji angielskiej Naprawdę Szczerze Animacja praktycznie jak wzięta z serialu, z oryginału, praktycznie, że identyczna. Pomysł na postacie dosyć ciekawy, mamy tam jakąś grubszą dziewczynę, która tam niby chce rozpoznać, to sam się jednego tam z jednej z postaci, bo chodzi w masce. Tak, mamy, tak, tak. Mamy postacie w różnym wieku, jest tam jakaś dziewczynka, która wygląda na złom. Tak mi się przynajmniej tak rzuciło w oczy. Stary, to nawet nie wygląda. Ona po prostu jest antagonistką, i ja to czuję, że to jest antagonistka. Dlaczego? Bo widać to chociażby w pokoju zwierzeń, jak ona się wypowiada że ona mm -hmm. tutaj udaje przy wszystkim taką bardzo milutką, małą e, karlicę, brzydko mówiąc. Mm -hmm. A się okazuje potem, że jednak kurde rogi chce komuś przyprawić takim starszym kurde. Tak, mamy starszą kobietę, która no, nie jest zbytnio taka jakoś rozmowna. Chociaż się co ciekawe, jakby się ta postać dalej rozwinęła, bo mówię, po jednym odcinku ciężko ocenić. Tak jest. No mamy tutaj chociażby taką kowbojkę w lokach, mamy tutaj taką trochę zrzędę w rudych włosach, bo to widać, że po wyrazie twarzy, że trochę to jest taka zrzęda. Eee, kogo tu jeszcze mamy? Mamy taką coś, ale nie powiedziałbym, że hipiskę, ale taką w rudych włosach, co ma taką opaskę na, nad czołem. Mhm. Mm kowbojka była, jest jakiś koleś, który wygląda na takiego turbo eleganta z kozią bródką, blondyn generalnie. Ja niestety przepraszam, że mówię taki bardzo miałki opis, ale ja nie znam imion tych postaci. Ja oglądałem odcinek, ale nie znam kompletnie tych imion. Hmm. Mogę tak. co jedynie na szybkości, kiedy tutaj teraz gadamy, bo może ty Zakol masz teraz coś do powiedzenia, ja na szybkości wpiszę może eliminację, o eliminację, może tu będzie Dobra. opisane jak ich imiona w sumie. W sumie w tyle, co wiem, to tak. Głów, Główna ten, ten, główny host ma na imię Jerry, z tego, co zdążyłem normalnie wychwycić, bo mówię też, bo jest taki troszeczkę średniowy, to audio jest, no nie powiem, troszeczkę słabe. Jedyny minus audio głównego hosta programu. I wiem, że kowbojka ma na imię Ashley. Aha, Ashley. Jak rezydencie. Z tego co wiem, z tego co ja wiem, fabuła tego coś Ala siódmego sezonu FanMate, mimo że nie było nawet jeszcze szóstego sezonu taka ciekawostka, bo Plejada mm -hmm. Gwiazd i e, wyspa Pakitew to jest 5 i 5 2. To jest całość jedna. Tak jest. To, co ja tu mogę powiedzieć? E... Fabuła tego jest taka, że z tego co pamięć mnie nie myli, Chris McLean został porwany. Dokładnie tak i jest poszukiwany. Jest, jest poszukiwany. Jestem gończym. Mhm. Mm mm, tylko pytanie: ciekawe, co się z nim właściwie stało, bo tam potem niby ma powrócić. Coś tam jest... też widziałem, bo sobie skipowałem na ostatni odcinek i było coś takiego, że on faktycznie tam. Leżał pobity. Coś, coś tam obiło mi się uszy w ostatnim odcinku. E, ogólnie, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, jest to naprawdę w bardzo fajny sposób zrobione. A nie tak jak w przypadku Twin Peaks, gdzie powklejało, powklejało się generalnie postacie i pula i dusza zapragnie, co się będzie działo. Tak, i zrobione po macoszemu, i żeby było. aha ale patrząc na Total Drama Aventurę Adventure, albo Adventure, bo Aventura to jest oryginalna nazwa, bo to hiszpański fanmate jest. Mm -hmm. To muszę przyznać, że naprawdę jest to z głową zrobione. I. Tylko mój problem. Od... No to, czy to pewnie jeszcze powtórzę w trakcie, kiedy będziemy omawiali kolejne tam e, fanmade tych totalnej porażki. Jest mm -hmm. to, że te postacie. To jest coś, czego trochę ja nie lubię w Totalnej Porażce i to widzę, że fanmade właśnie robią coś, czego ja trochę za bardzo nie lubię i to mi się tak trochę nie podoba. Bo odnoszę wrażenie, że te wszystkie postacie są trochę bezpłciowe. To znaczy, widać, że one się czymś różnią, że jednak mają tam jakieś swoje charakterki. Pomysł na siebie. Ale finalnie wygląda to trochę miałko. Dlaczego wygląda to miałko? Bo... Takie troszeczkę za bardzo ugrzecznowienie. Ja rozumiem, że fajnie jest zobaczyć, kiedy w totalnej porażce jest trochę jest mniej dymów, że często jest tam trochę spokojniejsze sytuacje. Ale mm -hmm. mam wrażenie, że Adventure oglądając te odcinki tak po trochu, bo sobie tutaj trochę skipuję, bo wiadomo, no nie mamy czasu, żeby oglądać tego od początku do końca. Może kiedyś zrobimy recenzję tego. Mm -hmm. Albo zakol zrobi. Ale w każdym razie no, wygląda to w taki sposób, że no kurczę, jest to zrobione w bardzo takim grzecznym stylu, na zasadzie bez żadnego podniesienia głosu czy czegokolwiek, po prostu na takiej grzeczności Tak, Jakbyś rozmawiał z kimś w dosłownie. No, takie trochę sprawia to bardzo mocne wrażenie. Mogę ja się oczywiście mylić, ale sam pomysł na taki fanmate jest bardzo fajny. Tylko mój kolejny problem z tym jest taki, że. Trochę nie pasuje mi to do głównego sezonu, bo o ile patrząc na przykład na wariacki wyścig, wariacki wyścig jest spin-offem i tam było coś takiego, że byli zawodnicy różnego przedziału wiekowym, wiekowego. I jeżeli chodzi o fanmate, trochę mi to nie pasuje, że dali różnorakich takich yy, zawodników na zasadzie z różnym przedziałem wiekowym w sensie. Ja trochę za bardzo jestem do takich głównych sezonów przyzwyczajony, że powinni być zawodnicy jako tacy rówieśnicy. Swój rocznik i tak dalej, a ewentualnie rok młodszy i coś. Bo patrząc na to, że na przykład mamy jakąś taką starą babcię z jakimś takim turbo dorosłym typem, który już by mógł mieć żonę i dzieci, w porównaniu, w porównaniu do takiego turbo dziecka, które wszystkie, wszystkich tam yy, kosi jak chce i Manipuluje tymi wszystkimi dorosłymi, to trochę dziwnie się to ogląda, tak szczerze powiedziawszy. No, nie nietypo, pomysł, kompletnie moim zdaniem. I zresztą takie piska wygląda na dobre 40 lat. No, patrząc na to szczerze, wydaje mi się, że to bardziej by pasowało, gdyby to był taki stricte spin-off. Ale jeżeli ma to przypominać główną, totalną porażkę, to ja myślę, to jest taka, jakby. Można by powiedzieć po części rada lub taki mm, taka wskazówka dla osób tworzących majdy, Ja bym się skupił bardziej na takich rówieśnikach. Czyli na zasadzie, żeby to byli kategorii, kategorii wiekowo. Wszyscy tacy sami, nie? Nie, tak 16-18 lat, coś takiego, jak to było bo normalnie. Bo oczywiście ja mówię, nie muszą to być ci sami znani nam i kochani z pierwszej obsady, bo prawdę mówiąc ile razy możemy gapić się na Duncan'a i tak dalej. Fajnie jest Prowadzić świeżą krew. I ja wiem, że niektórzy tutaj bardzo nad tym ubolewają i bardzo by chcieli zobaczyć pierwszą obsadę. Ale pamiętajcie też, że to jest reality show, i zasada takich reality show jest taka, mhm. że nie powinniśmy za często przyzwyczajać się do tych postaci, ponieważ reality show polegają na tym, że powinny być zmieniane postacie w takich programach. Tak, bo jak masz non-stop, to, to samo to się robi nutyna i się robi nudne i brakuje wątków do rozpisania dla danej postaci, a trochę z tym było problemów już plejać Gwiazd. No, niektóre postacie zostały, e, że tak powiem, e, rozszargane i tak dalej, no zniszczone. Tak, pociągnęli na siłę i nie wiecie, co, jak, nie wiem, wybr wybrnąć z tego pomysłu, nie, problemu, nie wiem jak to nawet nazwać. No, ale sam mówię, sama koncepcja jest jak najbardziej w porządku, i oglądając ten pierwszy odcinek, i tak trochę skipując po różnych odcinkach, to muszę przyznać, że ciekawie się to nawet ogląda tą animację i fajnie ktoś naprawdę pomysłowo do tego podszedł i wielki szacun leci za to. I to taki naprawdę mega fest szacun. Da, że był na to pomysł i coś nowego zrobić. No i to się jak najbardziej sprawdza. No tak, patrząc szczerze, jeszcze po tych postaciach z Total Drama Adventure. Ee... Polubię patrząc z wyglądu i wydaje mi się, że z charakteru polubiłbym tego gostka, który ma zasłoniętą gębę i jest w, w tym, w kapturze. No ja tak samo bym jego polubił. No jeszcze bym polubił tą kowbojkę w sumie, nawet wydaje mi, mi się spoko postacią. Też mi się wydaje, ona tak szczerze z charakteru wydaje mi się trochę taka coś w połączeniu do Bridget. No. I nie wiem, może Jasmine trochę. No, ale widać, że taka Mega Fest wrażliwa i chyba wydaje mi się, że to jest prawda, bo ona chyba spośród wszystkich zawodników jest chyba najwyższa, tak mi się wydaje. Tak, tak, chyba kolejna osoba z gigantyzmem, coś mi się wydaje. No to być ale może ktoś się wzorował na Jasmine. Możliwe, możliwe tylko takiej wersji europejskiej, nie? Tak, tak. Ale widzę też, że fajny też jest motyw z eliminacją, że po prostu osoba, która odpada to wychodzi sobie za obóz i tam przyjeżdża po nią bus, nie? No, to jest akurat ten, bus tego. Bus wstydu, jak to oni tam dosłownie to nazwali. I widzę, że chyba ta kowbojka odpadła już w trzecim odcinku, bo ona nie była zdolna do jakby, można powiedzieć, eliminacji. No nie była zdolna do. Znaczy, do no, nie, nie eliminacji, to... tylko do rywalizacji. Czekaj. To ja chciałem. E, bo patrzę właśnie, oglądając trzeci odcinek, że ona została e, poturbowana przez te strzały. No właśnie, co nawet teraz patrzę, i tak to nie się stało, między innymi. I i, 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 I i co tu chciałem. I to troszeczkę mi bardzo śmierdzi nawiązaniem do header, która została również. Poturbowana strzałami, gdzie nie była zdolna potem też do rywalizacji, bo niby. Znaczy, była zdolna do rywalizacji, bo potem jej oczywiście przeszło ale tutaj zrobili troszeczkę małą zamianę, że tak jak header była zdolna do rywalizacji, tak tutaj ta postać z fanmade'u już nie była. Hmm, można tak właśnie powiedzieć. W sumie tutaj. No, troszeczkę ciekawie to rozwiązali i widać, że to takie mega nawiązaje do header z pierwszego sezonu, gdzie. Została tam przez te strzały poturbowana. I sorry, że za dużo, powtarzam, tego ale mm -hmm. innego sowa nie znam. Ludzika, żeby to tutaj, o, określić. Tutaj też jeszcze widzę, że tu gościu zdobył te pianki skrzyni, to jest nawiązanie do chyba do odcinka skarby sezon pierwszy. A tu jeszcze w ogóle widzę, że w ogóle cała ta adventure jest wielkim takim nawiązaniem do różnych sezonów, bo patrząc na to, co się dzieje, zauważyłem. Mhm. Mm Zauważyłem, że jest wiele wyzwań bardzo do siebie podobnych, jak na przykład naparzanie się tymi piankami e, jako coś a'la taki box mm -hmm. no, z, z wyspy Pakitew. No. Tak więc... No, no, trochę tego tutaj jest, widzę. A, I tu widzę, że w czwartym odcinku zrobili takie bardzo mocne nawiązanie do odcinka, e, który to teraz był? 15 Piętnasty. Czy szesnasty to był odcinek, gdzie Ewa wróciła w sezonie pierwszym? Piętnasty odcinek. Odcinek tam, gdzie były wstawiane wyzwania i tam przetrwanie, nie? Że... To pod koniec czwartego o. odcinka, jak sobie obejrzysz, pojawia mm -hmm. się ten cały Jerry, ten nowy prowadzący. I mm -hmm. on tutaj robi coś takiego, że pokazuje kto, jak, kto na kogo głosował i tak troszeczkę sprzedaje osobę, która chciała manipulować, nie? I to jest to samo, co Chris zrobił właśnie w 15 odcinku z pierwszego sezonu albo 16. Tak, dziewa potem wypadła w tym samym odcinku. No? Dosłownie tutaj tak sobie patrzę. To Te wyzwanie ogólnie dzieje się w lesie w czwartym odcinku znowu. O, i niestety ta hipiska ruda e, odpadła już. Widzę w tym czwartym odcinku, ale dobra, nie oglądajmy, bo tutaj tak mhm. mówię. Chciałem skrótowo powiedzieć, żeby nie zakończyć na zasadzie fajny sezon, idziemy dalej, bo chciałem tutaj mniej więcej tak troszeczkę nawiązać. Tak więc, mhm. jeżeli mam być szczery, co do e, samego tego. E, co do samego tego pomysłu, mhm. e, jest całkiem w porządku. Uważam, że. To, było, to by przeszło i to mogłoby ta Total Drama Adventure zrobić małą konkurencję dla Reunion. Mogliby zrobić z tego coś ciekawego, mi się wydaje i mi się, że byłoby na tym samym poziomie co Reunion. W sumie nawet jest, tylko że Reunion, no niestety. Dead. Reunion is dead. Is dead. A wy co sądzicie o Total Drama Adventure albo Adwentura albo Aventura? Piszcie jakby w komentarzach wasze spostrzeżenia, bo może wy oglądaliście. Pamiętam, że chyba przejawiały się na naszym kanale komentarze odnośnie skomentowania Total Drama Adventure albo Aventura. W sumie, ja się boję, że główno z tego rozumiem, bo nie znam hiszpańskiego, ale okej. Okay. Tak czy siak, możecie się spodziewać w przyszłości, że na pewno któryś z nas zrobi recenzję tego fanmade'u. Myślę, że w niedalekiej nawet przyszłości, bo warto korzystać, póki jest czas na to. No więc trzeba się uczyć hiszpańskiego od tej chwili. Dokładnie Super. tak. Tak więc e, na pewno na dniach, może w tym roku, może na początku przyszłego, jeżeli nie zostanie oczywiście to zrzucone z YouTube'a, to na pewno będziemy e, sobie lokali na total drama Adventure. I sobie tak stopniowo będziemy oglądać. Chyba, że do tego czasu przetłumaczą całość po angielsku, bo tylko jeden z jeden odcinek jest. I to pierwszy przetłumaczony na język angielski. No niestety. No, jestem właśnie ciekawy, jak to było. Czy oni najpierw to nagrali po hiszpańsku całość, czy potem dawali angielski? Dam? To mnie zastanawia, czy budżetu zabrakło. Być może po prostu w pewnym stopniu budżetu, tylko mówię. Największa bolączka i największy minus, jeżeli chodzi o Total Drama Adventure, to zbyt mocna różnica wiekowa między zawodnikami. Plus trochę dziwna jakość audio, że po główny prowadzący ma trochę taki mikrofon z Tesco za 5 zł, a pozostali raptem mają nie wiadomo jaką jakość audio. No, tak, tak nagrywają, aby nagrywać Najlepsza jakoś auto z tych fan to miał chyba Reunion? Nie wiem, jak tam jest z tym o Sky Island, bo jeszcze nie patrzymy o Sky Island, ale jestem ciekawy. No, tak więc czekamy, czekamy na pełne przetłumaczenie Total Drama Adventure, bo ja chcę to zobaczyć w całości, bo dzisiaj oglądałem pierwszy odcinek i całkiem fajnie się to oglądało, no poza oczywiście tymi drobnymi małymi zmianami, znaczy tymi drobnymi małymi przytykami jak Trochę gówniane audio głównego prowadzącego, którym który ma na imię Jerry bodajże. No mówię, ja niestety Jerry, Jerry. musiałbym sobie przypomnieć odpalić teraz, a nie chcę tego robić, bo wolę lecieć ciągiem. Więc jeżeli wy pamiętacie, jak główny... On... Antagonista, protagonista, no, protagonista e, lub po prostu główny prowadzący tak. e, ten oto fanmade sezon miał na imię, to ślicie, że tak powiem, opierdziel w komentarzach, że wy się tak przygotowaliście, że się gówno nie przygotowaliście. Tacy, kurde, znawcy, za dwa złote, kurde, totalnej porażki. Najwyżej no, ja będzie batorzenie potem. No dobra. To Total Drama Adventure myślę, że mamy zaliczone, już jakby tutaj powiedzonko, Na razie to tyle, co możemy powiedzieć z, te, z takiej krótkiej obserwacji. Reszty pewnie będziemy dopiero mówić wtedy, kiedy przejdziemy do oficjalnego nie. Można by powiedzieć coś ala podsumowania albo e, no, takiego spojrzenia, nie? Mhm, mm Dokładnie. To co? Przechodzimy teraz dalej. Co tu mamy następne? Total Drama Gone Wild. A, to! Ta parodia Paki Oj, tak. Tam myślałem, że to drugie, a tu... Ale tak, co sądzisz o tym? Szczerze, praktycznie mało z tego widziałem, ale... pomysł na to, żeby coś replikować z wyspy Paki w sezonu, który niby jest tak nienawidzony, jest dosyć dziwny. Mówisz? Nie powiem, no, trochę. Bo ja coś słyszałem, że total drama e, Pakitew Island, albo Wyspa Pakitew, stało się takie dosyć lubiane wśród niektórych. W sensie tak jak kiedyś tam cisnęli po, tym, po tej wyspie Pakitew, tak tutaj wydaje mi się, że trochę ludzie zmienili zdanie. No coś właśnie tak też słyszałem, że teraz jest na takiej zasadzie, że Plejada Gwiazd, Walić gówno, bo scenarzysta zjebał wszystkie postacie dosłownie, nawet z drugiej obsady częściowo, chociaż dobra, druga obsada powiedzmy, że nie tknięta, przynajmniej ja jakoś się nie zraziłem na niektóre tam babole, a pierwsza obsada no najbardziej to hejcono Courtney, bo były nieścisłości do, co do wydarzeń z jej udziałem z trzeciego sezonu i przez to, to jada Gwiazd jest nienawidzona najbardziej. Szczególnie, no. że Courtney tam pokazała swoje pazurki. Takie, takie niefajne bardzo. Tak, tak. No, ale dobra. Patrząc no. na Gone Wild, czyli sezon, który pojawił się bardzo, bardzo Wcześniej, przed reunion, to tutaj możemy po zobaczyć powrót ulubionego gospodarza show, czyli Chrisa McLean'a, który tym razem tutaj z innymi dzieciakami e, będzie sobie tutaj robił różny festiwal. Smutku, żału, żałości, znęcania się i tak dalej. No, premiera w roku 2017. No, ale Była. widzę, że pierwszy odcinek był w 16. 12 marca 2016. Potem 2 luty 17, z tego co widzę. I co sądzisz o tych postaciach? Tak jak patrzysz na razie z wyglądu. Bo dla mnie niektórzy bardzo, ale to bardzo przypominają połączenie pierwszej, drugiej i trzeciej obsady. I tak no, szczerze, dla mnie też. Te, mm. ta para blondynów, ta dziewczyna ja, i chłopak, ja. oni mm -hmm. mega przypominają nielubianych przeze mnie łyżwiarzy. Dla mnie też. Tutaj też jest typo podobny trochę do B, bo jest taki gruby, taki masywny. Mamy tu jakiegoś kurde Francuza, który w ogóle nie pasuje do całości. Takie trochę mi się, wiesz co, wydaje, że to jest połączenie w ogóle ludzi takich... E całoświatowych. Co mam na myśli tak. całoświatowych właśnie mm -hmm. tego Francuza tutaj mamy. Tu w ogóle mamy jakichś Kanadyjczyków, tu w ogóle mamy jakiś, mm -hmm. jakiś jeszcze kogoś innego. Takie trochę pomysł na zasadzie zmieszajmy w ogóle wszystkich z różnych takich tam e, nieorientacji, nie. ale różnych takich ras I zróbmy mm -hmm. z tego taki jeden wielki sezon. Coś ja, co. Taki Mogłoby się sprawdzić, ale po raz kolejny mówię, patrząc na to, i moim standardowym problemem, i to jest to, co właśnie mówiłem z jakieś 20 minut temu lub 25. Mm -hmm. Problem z tych wszystkich fanmaidów jest taki, że oni bazują na jednym schemacie, czyli inspirują się wariackim wyścigiem wyścigami. W tym naprawdę nie ma niczego złego, ale mm -hmm. jeżeli one chcą być brane jako główne sezony, takie, które mają wiesz, fanmaidy pisane być coś ala takie kontynu kontynuacje nie wiadomo skąd, mm -hmm. to w mojej opinii powinni skupić się na jakby normalnym podstawowym, na normalnych podstawach, a nie tak. robiąc parodię jakby wariackiego wyścigu, tylko jakby to miał być no, główny sezon. I mówię, to całe Gone Wild bardzo mi przypomina wyspę Pakitew. I łała nakła połączoną w jedną. Tak, tak. W ogóle mamy część lasu wzięte z łała nakła. Mamy tutaj góry w tle wzięte z Pakitew, bo tam też w takie góry przecież potem wyrastały, jak była ta anomalia na wyspie. Tam mhm. się wszystko dosłownie pojawia. No i mamy też jakieś tam w ogóle plaża, nawet chyba jest, z tego co widzę. Tak, dokładnie wszystko. tak. Niestety my tutaj nie pokazujemy tego ze względu na to, że nie wiemy jak to będzie działało w przypadku fanmade'ów, a wolimy dbuchać na zimne, bo zależy nam, żeby podcast jakby trafił do Was. Poza tym podcast to jest wiadomo coś, co możecie sobie w tle puścić. A ci co mniej więcej kojarzą nazwę będą wiedzieli o co my w ogóle opisujemy i jeżeli oglądaliście to wy będziecie mieli wgląd na to. W sumie, co mi się w Gonu, podoba, że tu praktycznie każda z postaci jest mniej więcej w tym samym wieku, nie ma tutaj takiego mieszania wszystkiego po kolei. No, bo są te różne tutaj te orientacje, te, czy tam rasy, ale. Znaczy, powiem ci szczerze, no ja właśnie mi się wydaje, że tutaj no. są dwie przynajmniej postacie, które nie do końca pasują z tego względu, że wiekowo w ogóle się różnią. Ten Francuz, co ma takie wąsy, co hmm. ma taką czapeczkę bujną. I mm -hmm. ten malarz cały, oni w ogóle A, wydaje no, no, mi się, no, no, no. że oni wiekowo w ogóle nie pasują kompletnie. I ten, ten cały właśnie koleś, który mówisz, przypomina ci B. On mi z kolei przypomina takiego mniejszego Owena. Tylko z. Nie? Bo on posturą jest bardzo do Oena podobny, jak się przyjrzysz mu. Tak, to, jest to jest taki tak... Owen, tylko w wersji e, troszeczkę innej. W sumie to wygląda tak, jakby wzięli prototyp B i go kurde, przerobili na. Tego się bo tym... Nie wiem, bo w sumie jeszcze pamiętam prototyp DJ-a, który wygląda prawie jak B i potem wiadomo, co z tym zrobili. Tak jakby, wymieszali tych dwóch i nie wiem, zmienili kolor może nie wiem, skóry i potem, wiesz, włosy. I, i, I masz nową postać. Dlatego mówię, oglądając coś takiego, jeżeli chodzi o Gone Wild, to jest jakiś fajny pomysł na sezon. Tak jak to zresztą mówię w przypadku Adventure. Tylko problem tego jest taki, że tutaj jest, kurczę, nie wiem, jakby z jednej strony fajnie, że się inspirują czy to wariackim wyścigiem, czy w tym wypadku wyspą Pakitew, ale z drugiej strony, kurczę, zawsze można coś też wymyślić oryginalnego, tak szczerze, bo inspiracja nie jest, nie jest niczym złym, ale tak szczerze to za bardzo śmierdzi takim mega mocnym podobieństwem do tego. Tylko, że zmieniono postacie, i proszę bardzo, macie wyspę Pakitew, tylko w wersji Gone Wild. No, tak, wers nową wersję tego samego serialu, tylko z innym castem i nową fabułą, powiedzmy, nie? I tutaj, o ile w Adventure byłbym w stanie polubić tam do, jakąś część postaci, tu oglądając, nie wiem, czy kogokolwiek bym polubił, bo tak szczerze, te postacie wyglądają dosyć dziwnie. Takie creepy są bardzo. I te w sumie design to jest jakby taki miszmasz tego co widzi, się widzi w różnych kreskówkach, jak dla mnie, tak te animacje, tak nie pasuje do całego kształtu. Tak, tak, dokładnie, to znaczy one, animacje same w sobie, że oni się poruszają, to jest fajne, tak, to, tak, jest, tak. to jest bardzo podobne do tego co widzimy w Totalnej Porażce, ale chodzi o sam fakt, że te postacie wydają mi się, bo ja to oglądałem oczywiście z audio te dwa odcinki, więc mniej mm -hmm. wiem o czym mówię, one wydają się takie bardzo sztywne. I o ile każda z postaci, czy to z pierwszej, czy drugiej obsady, nawet z trzeciej, dało się ją w pewien sposób nie tyle co polubić, co po prostu mieć do niej jakąś sympatię albo tolerować. Tak, no tutaj tak. mi się wydaje, że to może z dwie postacie bym stolerował, a reszta to jest na zasadzie Jezus-Maria, ale bezpłciowe postacie. Takie kompletnie się nie nadają i tak dalej, nie? całego kształtu. No i w ogóle też przy, przykułem uwagę na to, że znowu powróciły pianki, oczywiście. E, I to, że eliminacja polega na tym, że wsiadasz do pontonu znaczy, nie, to nie jest ponton, to jest łódka elektryczna tak. i Chris wciska guzik, i po prostu sobie odpływasz tak nie wiadomo skąd i pomysł całkiem ciekawy, aczkolwiek nie, to trochę mi się wydaje, że to jest. Przerobienie łódki wstydu tylko. Znaczy łodzi wstydu tylko na zasadzie, tak. że to jest łódka i Chris se ją odpala i tak. nikt nie musi cię zawodzić do portu przegranych. Taka ja może powiedzieć łódka przegrada bieda edition. No. Tak więc szczerze nawet nie pamiętam, jak się nazywały drużyny, ale patrząc mhm. na to, że mamy tutaj jakieś byki, czy co to kurde jest i. Czekaj, 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 muszę znaleźć to drugą drużynę. Mhm. Byki oraz. Widziałem to. Tu były byki, a tu były jastrzębie, tak? Dobrze widzę? Tak, jastrzębie chyba. Masz sobie. Tak, jastrzębie. To nie wiem szczerze, jak to się nazywa. Mam nadzieję, że kurde przypomni mi się tam kiedyś w przyszłości. Mm. Kurde. No tak, więc nie wiem. Jakieś podsumowanie, jeżeli chodzi o Gone Wild? Co byś powiedział o Gone Wild? Szczerze pomysł ciekawy, tylko troszeczkę, no mówię, mi się design niektórych postaci nie podoba, a tak poza tym nie mam się do czego przyczepić, bo jakby to miało być emitowane gdziekolwiek, to myślę, żeby się ludziom podobało. Że gdzieś poza YouTube'a poszło. Myślę, żeby chwyciło tylko, że mówię, niektóre postacie nie pasują po prostu do całości. Może powiedzieć, jedyny problem te, tego fanmade'u. Tak, to nie mam się do czego przyczepić, bo mówię, animacja jest praktycznie wzięta jak z oryginałów. Może to ciutkę gorsza, ale jednak nie mam się do czego przyczepić, bo jednak to jest fanmate. No i w sumie to tyle, co mi się nie podobało. Reszta jak dla mnie ok. Ok, to mamy omówione tutaj Gone Wild, mamy tutaj e, Reunion, tam na początku omówione Adventure, więc przejdźmy teraz chwil... Jeszcze Twin Peaks, to jest 4, tak? Twin Peaks już było. Ale tak, ale czekaj, liczymy, Twin Peaks było, Reunion, Adventure i teraz Gone Wild, to teraz zostaje nam ostatni, co prawda jeszcze, który nie wyszedł, ale gdzieś tam się przewijał e, 7 miesięcy temu, e, Total Drama i teraz uwaga, to było Sky Island bodajże, albo Sky Island. Sky Island, tak, dobrze chyba. Teraz Dobra. sprawdzę i to ma... Jakieś klipy, sneak peeki. Tak, to to jest to dwa ND peek. I teraz coś, co mi się rzuciło w oczy. Nie wiem, czy to jest osoba prowadząca, która tutaj podeszła tam do tych nastolatków w różnym wieku znowu. Przynajmniej mm. tak mi się wydaje, ale ten koleś bardzo mocno przypomina jakiegoś generała, z jakiegoś wojska, który tak. miałby być prowadzącym, szczerze powiedziawszy. To by się przyjęło w momencie, kiedy jakby sama koncepcja tego polegała na to, że to jest faktycznie akcja dzieje się w wojsku. Hmm, ciekawe ciekawie może to wyglądać, bo tutaj widzę, że jest jakiś znowu jakiś tam hipis w sumie jest. Tak, jest tak. hipis. Jest taka bardzo, bym powiedział. Dziewczyna, która jest trochę taką kujonką, bo to pierwsze 20 sekund. Jest koleś, który jest totalnym nerdem, bo ma tłuste włosy rude i pryszcze. To, 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 to widać, że to jest koleś, który albo lubi jeść, albo dużo gra w gry i żyje w tym świecie. Następnie mamy właśnie takiego indiana, coś ala właśnie hippies, który ma taką kufajkę, czy nie wiem, jak to się w sumie nazywa. Taką bardziej by podział kamizelkę bez koszuli, z różnymi naszyjnikami i chyba ma wydziarane coś na, pod, pod oczami, bo to widać takie korale. Bardzo długie włosy, które są przeplatane z jakimiś warkoczami i brązowe takie jakby spodnie. Mamy tu obok siostry, albo najlepsze przyjaciółki, ta taka Blondi z e, brunetką w. Krótkich włosach mm. zawinięte w kok, które troszeczkę wyglądają jak takie chilliderki. Mm -hmm. Mamy tutaj kolejną hipiskę w zasadzie. To jest z taką opaską na e, włosy. I widać tak, jakby no, należało do tego. E, gangu Grupo... hipisów. Tak, <śla> grupowania, coś takiego. Mamy tu kolesia, który. E, jest. Jakby to można powiedzieć. Coś ala taki Kevin wzięty z Etet i, i tylko w wiecie totalna porażka. No w sumie ta, tylko że tam wiadomo, bez koszulki jeden w ogóle chodzi. Drugi to mamy kolesia, który siedzi w sumie obok tego kolesia właśnie na rowerze, tym pseudo Kevinku, który mhm. coś tam do niego gada. Taki trochę umieśniony koleś, który jest podobny z postury do Brika, mhm. ale w rzeczywistości jest to taki cwaniaczek, bo widzę tutaj po posturze. Mhm. Mamy tu właśnie kolesia, o którym mówiłeś, bez koszuli, blondyn, który siedzi obok. E, nie wiem, czy to, to jest chyba ona, ta kobita z takim irokezem czarnym. Tak, to jest e, kobieta jakaś taka nie. Wiem. Po lewej kobieta, która ma rude włosy, tak dobrze widzę? Tak, rude. Takie rude, długie włosy, takie ro rozszarpane. Obok nich siedzi w ogóle kogoś, który jest zupełnie niepodobny do pozostałych. On w ogóle, jakby był wklejony. Taki blondyn w niebieskim swetrze. Mm -hmm. Oraz y kobita, która ma takie pasemka czarno brązowe Mhm. Mm tutaj one się wygłupiają. Jeden się tutaj widzę, podkochuje. Tutaj skipujemy dalej. Tutaj jest jakaś mała spina między blondynem a tą. Z czarnymi włosami i rokezem, ja ten to w ogóle jakiś masce siedzi, jakby był jakiś nie, kryminalistą. A właśnie, poczekaj, bo ty tak chyba za bardzo zeskipowałeś. Poczekaj na spokojnie, gościu. E, no, mamy no. tutaj Kolesia w rudych włosach z czapką do tyłu, który również wygląda tak, jakby koszulek mu brakowało. Idziemy dalej, idziemy dalej, proszę Państwa. To, 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 to będzie bardzo bekowy podcast. Mamy tutaj coś ala takiego Duncana, tylko że w wersji troszeczkę innej, z długimi włosami, czarnymi takimi lokami, gdzie ma kolczyki w ogóle nad brwiami z lewej i z prawej strony. I wydaje się, że to jest taki chat totalny w sensie. chat mam na myśli taki koleś, który jest takim koksem totalnym. Mm -hmm. Obok niego siedzi koleś, który wydaje się być takim, kurde, mięśniakiem, takim kozakiem z krwi i kości, a w rzeczywistości to jest pewnie taki, taka pipka, która płacze. Mm -hmm. I obok nich jest taka dziewczyna, która, e, no, przypomina strasznie Didi w wersji Totalna Porażka. W sumie? Tutaj jest kobieta, która potrafi na rękach stawać i potem raptem do góry nogami jest. Taka trochę otyła bardziej bym powiedział. Coś ala mm. wersji... Coś ala la Stacy, tylko że w wersji bardziej sportowej. Mm -hmm. Koleś, który kosplojuje Alejandro, bo to widać na pierwszy rzut oka, że koleś bardzo podobny do Alejandro. A jakiś naszyjnik w ogóle na szyi on nosi. Coś takiego. A jak nie Alejandro, to brat Jose. Tu obok mamy jakiegoś kolesia, który z wyglądu jest podobny do nikogo. <laughs> Oraz... Duncan w wersji normalne włosy z pasenkami, bo to jest taki trochę coś a'la Duncan. Tutaj jest jeszcze Courtney, taka z wyglądu trochę podobna, tylko że w wersji jaśniejszej, bym powiedział, mm -hmm. bez tutaj żadnych wiadomo brzydkich rzeczy. Mm -hmm. I tutaj ten młody obok pseudo-Duncana w wersji Osikai Island zarywa do niej. Mm -hmm. Ona się robi, że tak powiem, czerwone policzki i i tutaj mamy coś a'la Gwen w wersji Osikai, Tak, że to nie jest Gwen. Tak, z, z takim mocnym makijażem i zaraz, zaraz zobacz co będzie dalej. Tak, <grym> tak, tak. tak, tak. Ja, ja wiem, bo ja to sobie oglądałem dzisiaj. Ale o. z animacji widać, że to jest Gwen. To widać, że to jest tak. Gwen, bo Gwen ma takie animacje jak się uśmiecha, jak się wiesz, jest zawstydzona i tak dalej. Tylko, że to jest takie połączenie Gwen z... Boże, powiedz mi, przypomnij mi jak ona się nazywa z wyścigu, ta Enui cała chyba, nie? A, tak, Enui ta, coś się kompletnie nazywa. Nie, nie Enui, tylko Crimson, Enui to był facet. A, to, była, to, był, to był Crimson, dobra. To, A, była Crimson. No. To, to jest trochę połączenie Crimson z Gwen, dosłownie. Mhm. Jak sobie bo zobaczysz. Ma... Tak, bo ona ma taki mocny makijaż bardzo. Mhm, no i Żeby... oczywiście widzę, że tu jest header w wersji trochę innej. Ta, w sumie nawet lepiej wygląda niż normalnie XD. Nie, znaczy ona normalnie wygląda, ona to, to jest normalny wygląd, tylko ona nie ma na imię header, tylko też ma inaczej na imię. No, sobie tutaj żartuję, nie? Nawet no, tylko, w sumie, tylko strój. Dosłownie, tak jak ta Gwen. Tak jak no. ta Gwen w wersji o, o Sky Island. Mhm. I co, patrząc na to, to widać, że ona się pożarły, czyli to widać tak jakby Gwen z header, dosłownie. Czyli w sumie jeden do jeden taki remake kreacji tylko z innymi postaciami. Mhm. Nie wiem, co o tym myśleć nawet. No i widać tutaj, że wkracza ten oto Giga Generał, który mówi, że pozbędzie się ich teraz wszystkich samolotów, żeby oni wylądowali na wyspie. No i oczywiście jest ściągnięcie maski temu pseudo Duncanowi. Tak, I wyskoczyli nas w tych całych spadochronach. Które... A, a ten pseudo Duncan, że tak hmm. powiem, się wycwanił i założył plecek z linką. I spadł. Tak. Dół. Całość w ogóle trwa 5 minut 49 sekund. Myślę, że w opisie damy linki do tego, co żeśmy omawiali teraz e, na ekranie. My, bo wy tego nie widzicie, my tylko to tak. widzimy, bo my musimy na czymś bazować, żeby to nie było puste pierdolenie, brzydko mówiąc. No. Dobra, tak więc co ty byś powiedział o total drama o Szczerze, ciekawie to wygląda, tylko mówię, no najbardziej to mi się spodobały te pseudo pseudo i pseudo header. W sumie ta jedna z tych liderek i w sumie ten cały ta cała podruba Dunkana, nie, który wygląda jak Danka tylko z maską na mordzie. Ale myślisz, że one by teraz tak szczerze, ten sezon OSIKAI Island? Rywalizowałby z Reunion czy absolutnie nie Że to byłoby w no. zasadzie Niech se leci ale to w ogóle nie ma Podjazdu do Reunion ewentualnie do Adventure Szczerze nie, nie jest to złe ale do Poziomu Reunion ciężko byłoby się Zbliżyć takie Może być ale boję się Że nie byłoby z tak tego jakichś fajerwerków Wiesz co Podzielam no. twoje zdanie i to Naprawdę bardzo ale to bardzo mocno po Podzielam twoje zdanie Podzielam Twoje zdanie z jednego względu. Mm -hmm. Animacje są bardzo do siebie podobne, ale całość zupełnie, ale to zupełnie nie odzwierciedla tego, co my znamy, kochamy i lubimy. To można byłoby obejrzeć jako taką swoistą ciekawostkę. Dokładnie tak i nic więcej, tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, że yy, Osikai. Było kierowane bardzo do takich azjatyckich fanów totalnej porażki. I nie chcę tutaj nikomu ujmować, po prostu sam klimat bardzo uderza w takie azjatyckie, japońskie klimaty, połączone z takim Los Angeles i innymi tego typu, ale nie powiedziałbym, że to jest Kanada. Absolutnie nie. Nie, 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 nie. No, z kolei Adventure mocno w Europę uderza, mi się tak przynajmniej wydaje. Mhm. Mm Skoro tak, mamy tam. No. Tak więc. E, to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie fanowskie sezony. Mm -hmm. Teraz podsumowując, mieliśmy tak. Total Drama Gone Wild. Mieliśmy Osikai Island. Mieliśmy Twin Peaks. Mieliśmy... Reunion. Re I co jeszcze mieliśmy? Co tam dzisiaj omawialiśmy? E Czekaj, Adventure. Dobra, czyli to jest T5, tak? Tak jest. Który teraz z tych sezonów, w Twojej opinii, mógłby śmiało rywalizować? Albo które sezony śmiało by rywalizowały w fanmade'ach jako. E, e, znaczy, który z tych sezonów, sorry, że się tak powtórzę. No, 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 no. Który z tych. Które sezony w zasadzie, bo możesz wymienić oczywiście te wszystkie pięć, ale możesz wymienić na przykład no. dwa albo trzy, rywalizowałyby z Reunion. Tych wszystkich z... fanmade'ów. Z Reunion to na pewno Adventure. I ewentualnie Gonwald. Te dwa tylko. Reszta taka. Me. Mówisz? Mhm. Mm I powiem Ci szczerze, podzielam Twoje zdanie. Serio. Podzielam Twoje zdanie, dlatego że widzę, że prędzej, jeżeli chodzi o rywalizację, to tutaj. No kurcze, pieczone Gone Wild i Adventure mógłbyś miał rywalizować, jeżeli chodzi o klasyczną totalną porażkę z Reunion. No które dokładnie tak. Zdobyło serce fanów. Myślę, że to mogłoby być coś na tyle dobrego, żeby wypaliło. No dobra. To w mojej opinii to by było na tyle. Nie wiem, nie mam tu już nic więcej do dodania, a nasz podcast trwa godzinę i 4 minuty. Tak więc, wow, dobijamy powoli do moment, do czasu, kiedy wbił drugi podcast. A drugi podcast trwa godzinę i 5 minut. Tak więc podsumowując, Gone Wild i Adventure mogłyby śmiało rywalizować z Reunion. Tutaj myślę, że bez problemu. No, reszta tak, nie jest źle, ale czegoś brakuje. Okej. Okay. No to to tyle. Myślę, że nic więcej nie mamy w tej kwestii do dodania. A Wy, drodzy widzowie, napiszcie, co sądzicie jakby o tych wszystkich fanmade'owych sezonach, o których tutaj gadaliśmy. To by było na tyle z mojej strony i ze strony Zakolnikowa TV. Mamy nadzieję, że Wam się podcastik spodobał, że to była fajna godzinka słuchania tych naszych różnych opowiastek odnośnie tych fanmade'owych sezonów. Jeżeli macie oczywiście więcej fanmade'owych sezonów, których przeoczyliśmy, no to śmiało piszcie. I co? My się z wami żegnamy. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się spodobało. Wciśnijcie dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikujemy. I polecajcie kanał znajomym, jeżeli wy na przykład się znudziliście totalną porażką, to być może wasi znajomi, bądź też rodzina lub przyjaciele, zainteresują się tym kanałem. Co będzie oczywiście bardzo fajne, bo to dzięki Wam nasz kanał idzie do góry. Prawda? Tak jest. Dobra. To my już nie zabieramy Wam więcej czasu. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć. Do następnego pa. razu. Papa! Pa. Mordeczki.